Kurczak z rożna, ale troszeczkę inaczej. Pierś zamarynowana tak, żeby miała troszeczkę blisko wschodni klimat. Wszystko nabite na szpadę, która będzie się kręciła. Kurczak z rożna na kanale Kolor, który powinniście subskrybować, kliknąć dzwoneczek, wtedy nie przegapicie żadnego z naszych filmów. Działamy! Składniki. Pierś z kurczaka, suche przyprawy, sól, pieprz, papryka wędzona, granulowany czosnek. Tortilla, pomidory, papryki, mięta, czosnek, śmietana. Mam tutaj 3 kg piersi z kurczaka, pokrojonej mniej więcej na takie kawałeczki. Dodaję sól, dodaję jej sporo, bo kurczak sól bardzo lubi. No a jak sól, to oczywiście też pieprz. Żeby nadać koloru, dodaję wędzonej papryki. A tutaj mam coś, co producent nazywa czosnkiem staropolskim. Jest to granulowany czosnek i kilka przypraw. Granulowany czosnek też bardzo dobrze robi takim potrawom z rożna. I teraz co? Najlepsze narzędzie. Mieszamy. Dodam troszeczkę oliwy, no bo pierś nie jest zbyt tłusta. No i drodzy Państwo, prosta rzecz. Najlepsze narzędzie w kuchni, czyli nasze dłonie. Jedną trzymam, druga się brudzi. A jeżeli kurczak z rożna, no to będzie potrzebna taka konstrukcja. Jest oczywiście do kupienia w sklepie kolor.pl. Biorę pierś i nadziewam. Chodzi o to, żeby bardzo, bardzo wąsko pościskać te kawałki kurczaka. Dbajcie też o to, żeby nie było wystających za bardzo elementów, dlatego że jedna część kurczaka się zrobi szybciej, a druga będzie sucha, więc taka opcja jak tutaj, gdzie wszystko jest mniej więcej o tej samej średnicy, będzie najlepszym rozwiązaniem. I cyk. I co teraz zrobić, żeby nam to nie pospadało? Są tutaj specjalne... O! W ten sposób. Specjalne urządzenie, które pozwoli nam to wszystko dobrze złapać. I w drugą stronę. O! Cyk. Oczywiście wszystkie te akcesoria są dostępne w sklepie internetowym kolor.pl. O! No i drodzy Państwo, jesteśmy gotowi. Idę odpalać grilla. Jak widzicie, ruszt jest zdjęty, są tutaj aromatyzery, a na nich stoi skrzynka z wodą. Chodzi o to, żeby też częściowo nasze mięso robiło się na parze. Nie powiem, że to jest fit, ale troszeczkę tak. I teraz całą tę konstrukcję będę wsadzał tutaj. Jak widzicie, grill jest przygotowany do tego, żeby tak działać. Proszę bardzo, wszystko jest tutaj gotowe. I teraz odpalam silniczek. Cyk. Proszę Państwa, tylko tyle i aż tyle. Odpalony jest grill na maksa. Zostawię go tak powiedzmy na 5 minut, a później ściągnę temperaturę, żebyśmy nie przesuszyli mięsa. A w międzyczasie zajmę się dodatkami warzywnymi. Taki kurczak jest mięsem, które będzie pasowało w zasadzie do wszystkiego. Można to podać z ryżem, można to podać w kanapce, można podać to z frytkami. Ja wsadzę go oczywiście w tortillę, ale dodam tam sporo warzyw. Zaczynam od krojenia pomidorów. Tym razem nie będę kroił na plasterki, tylko na takie półksiężyce. I tak jak zazwyczaj opowiadam Wam o pomidorkach, pamiętajcie, żeby pomidory przed wrzuceniem do miski posolić. Wtedy one puszczą wodę i naprawdę odwdzięczą się Wam tym smakiem, który jest w nich najfajniejszy. Kolejnym elementem wsadu do tortilli będzie sałata rzymska. Potrzebuję naprawdę niewiele, bo robię tylko jedną porcję, no ale pamiętajcie, że garść jest dla jednej osoby. To jest najlepsza historia, żeby zastanowić się, ile potrzebujecie tego na porcję. Pan reżyser nie lubi, ale ja bardzo lubię
ostre akcenty, zwłaszcza w takich daniach, nazwijmy je bliskowschodnich, więc troszeczkę papryki żółto-zielonej, troszeczkę tej czerwonej, nie za dużo, to też nie są jakieś strasznie ostre historie. Dobra, więc tutaj dajemy pyk. Mam zioła, więc użycie tej mięty naprawdę jest bardzo, bardzo wskazane. Zwijam. O, pachnie fenomenalnie. Miejmy nadzieję, że też poodgania nasze komary, które tutaj się pojawiają. Odrobina oliwy. Odrobina pieprzu. I wsad do tortilli jest gotowy. Czymże byłby taki dań, jeżeli nie byłoby w nim sosu czosnkowego? Sos czosnkowy, jak to mówią, bardzo się do tego przyda. To jest najlepszy sposób na obranie czosnku, jeżeli nie potrzebujecie zachować jego pełnej, pięknej formy. A tutaj naprawdę tak nie musimy zrobić, trzeba go porządnie przesiekać. Inny patent na to, żeby sobie pomóc przy krojeniu, to sól i ściskanie go i rozgniatanie na miazgę. Oprócz tego też przyda się mięta. Mięta jest fantastyczna do różnych dań, nie tylko do lemoniady. Kroję miętę z czosnkiem i dodaję do śmietany. Sos gotowy, sałatka gotowa. Możecie oczywiście zgrillować tortillę na ruszcie, ale jest jeden fajny patent, który podpatrzyłem w kebabach. Trzeba wyłączyć ruszt i położyć tortillę na niekręcącym się mięsie. Zamknąć na chwilę, ona nasiąknie tym smakiem, cały ten tłuszcz, który jest na kurczaku, te przyprawy, wszystko to wejdzie w tortillę i ona będzie po 15 sekundach mniej więcej gotowa, mięciutka i szczęśliwa na to, że przyjdzie za chwilę do niej mięsko. Czy jest mięciutka? Jest cudownie mięciutka. Pamiętajcie, że mamy tutaj też wodę i ona się zrobiła na parze. Dobra, ściągam to. Uwaga. Ło, jak to pięknie wygląda. I teraz po prostu muszę skroić to, co mnie interesuje. O tak. Ach, ciepełko. Piękna sprawa. Pamiętajcie, żeby spróbować. Wow! To jest naprawdę dobre. Najlepsze miejsce, żeby to odstawić, jest oczywiście tutaj, bo będę pewnie podjadał cały czas, ale moi drodzy, jak to zrobić, żeby miało to sporo sensu? Najpierw sałata. Pamiętajmy o pomidorku. Pamiętajmy o sosie. No i układam mięso. Och, i go nie żałuję. Jest naprawdę pyszne, bardzo soczyste. Czosnek zrobił mega robotę. I teraz tak, podwijamy w ten sposób i zawijamy. Tak, żeby nic nam nie wypadło. Możemy udekorować jeszcze tutaj troszeczkę pomidorkiem, papryką, sałatą, no i oczywiście sosem. I takie danie zrobione na grillu, piękna sprawa, w zasadzie szybko robi się samo, no i trzeba spróbować teraz. Mmm, sosik czosnkowy. Piękna sprawa. Subskrybujcie kanał Kolera. Gotujcie i jedzcie z taką pasją jak my.